Dzisiaj wracamy do podstaw, czyli do rzeczy, które przydadzą nam się jeszcze nieraz. Tym razem pokażę Wam, w jaki sposób podbijam kontrast na własnych zdjęciach. Żeby podbić kontrast tego zdjęcia, możemy skorzystać z warstwy dopasowania jasność-kontrast. Jednak, jak widzicie, podbijając kontrast zdjęcia, podbijamy wartość wszystkich elementów, co nie zawsze się sprawdza. Ja chciałabym podbić wartość głównie czerni, nie czerwieni z środka. Dlatego wyłączymy sobie tę warstwę i przechodzimy do warstwy kolor selektywny. Interesują nas te trzy wartości. Na początek wybieramy czernie. Z tych czterech suwaków interesuje nas tylko ostatni suwak. Zobaczcie, co się dzieje, gdy nim manewrujemy. Dodajemy nieco czerni i przechodzimy do szarości. Zobaczcie, jaki wpływ ma ten suwak na całe zdjęcie. Tu też trochę dodajemy na szarościach. Przechodzimy do bieli. I już. Gotowe. Tak zdjęcie wygląda przed, a tak wygląda po. To tyle na dziś. Jeśli ten cykl Wam się podoba, koniecznie zostawcie łapkę w górę, no i wpadnijcie do naszego sztukoretuszowego fanpage'a, gdzie możecie śledzić nas na bieżąco. A my widzimy się w najbliższy poniedziałek. Thank you.